Wiesz co, zastanawiałem się nad tym i doszedłem do wniosku, że ciebie po prostu ten temat myślę, że może aż tak bardzo nie jarać. Dlatego spróbuję przelecieć przez nią szybciej po prostu. Bring it on. Bring the action. Bring the action. Mnie może nie jarać, ale może kogoś innego to będzie jego rzecz. Ale ty tu jesteś ze mną dzisiaj. I wy. Więc Elon Musk w wywiadzie z Joe'em Rogan. Nie mam o tym nie mówić. Nikomu się nie podoba ten temat. Informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach gatunku Homo sapiens. Elon Musk w wywiadzie z Joe'em Roganem mówi o tym, że próbował ostrzec bardzo dużo ludzi na wysokich stanowiskach odnośnie zagrożeń związanych z sztuczną inteligencją. I try to convince people to slow down AI. To regulate AI. This was futile. I tried for years. This seems nobody like a listened. Scene in a movie. Nobody where listened. The robots are gonna fucking take over and you're freaking me out. Nobody listened. Nobody listened. No one. Ja myślę, że problem polega na tym, że my nie do końca wiemy, jakby nie widzimy tej wizji, którą chyba widzi on, bo przynajmniej jeśli chodzi o mnie, ja sobie wyobrażam, że ta sztuczna inteligencja to będzie po prostu coś na kształt człowieka, co stworzymy my. Why do you give them faces? Try to friendly them all up, make them look all human. These robots are not susceptible to intimidation. I guess things are just lights and clockwork. A problematyczne jest to, że sztuczna inteligencja to w ogóle nie musi być nic, co będzie związane z człowiekiem. To może być coś, co będzie niecielesne. I podam ci przykład. Coś, co się nazywa DeepMind, właśnie googlowska super sztuczna inteligencja, jest obecnie tworzona już od paru lat. The thing that makes DeepMind unique is that DeepMind is absolutely focused on creating digital superintelligence, an AI that is vastly smarter than any human on Earth and ultimately smarter than all humans on Earth combined. Ich osiągnięcie obecnie jest takie, że ta sztuczna inteligencja DeepMind jest w stanie zagrać w grę Atari. Kojarzysz, jak to wygląda? Tak jak kiedyś na tych dawnych konsolach się grało. Ona jest w stanie zagrać w tą grę z jakby niewiarygodną prędkością, wygrywając ją, ale ucząc się jej w ciągu kilku godzin od podstaw. This is from the DeepMind reinforcement learning system. Basically wakes up like a newborn baby and is shown the screen of an Atari video game and then has to learn to play the video game. It knows nothing about objects, about motion, about time. It only knows that there's an image on the screen and there's a score. Ja nie wie nic o ruchu, nie wie nic o jakby zasadach gry, ale cześć, ona nie wie nic o ruchu. To jest na zasadzie, to jest jak nowo urodzone dziecko, które dopiero się uczy. Jedyne co rozumie to, że jest gra i jest wynik. I teraz zaczyna grać, uczyć się grać w tą grę i w ciągu kilku godzin jest w stanie jakby pojąć to. The DeepMind system can win at any game. It can already beat all the original Atari games. It is superhuman and plays the games at super speed in less than a minute. Oczywiście to jest ten problem, który porusza również Naval Ravikant, czyli że to jest bardzo uproszczony schemat rzeczywistości, jakby taka gra, a la szachownica i ten Deep Blue, czyli ten komputer, który pokonał Kasparowa. To też jest bardzo uproszczona rzeczywistość ruchów, jakby. The reason why I don't think AI is coming anytime soon is because a lot of the advances in so-called AI today are what we call narrow AI. They're really pattern recognition, machine learning to figure out like what is that object on the screen, or how do you find this signal in all of that noise. There is nothing approaching what we call creative thinking. To actually model general intelligence, you run into all kinds of problems. First, we don't know how the brain works at all. I haven't seen anything that would lead me to indicate we're approaching general AI. Instead, we're solving deterministic, closed set, finite problems using large amounts of data. Natomiast to zagrożenie, o którym mówi Elon Musk, to jest zagrożenie, które wynika z tego, że ten deep mind, on ma dostęp do wszystkich serwerów Google'a, czyli do wszystkich naszych informacji. DeepMind's AI has administrator level access to Google's servers to optimize energy usage at the data centers. However, this could be an unintentional Trojan horse.
DeepMind has to have complete control of the data centers. So with a little software update, that AI could take complete control of the whole Google system, which means they can do anything. They can look at all your data, they can do anything. On stopniowo, w bardzo krótkim czasie, bardzo szybko wszystkiego się uczy, czego widzimy już na przykładzie tej gry. I my nie wiemy do końca, co jest dalej, bo nigdy nie byliśmy dalej. No, they did it! They blew it up! And then the apes blew up their society too! How could this happen? And then the birds took over and ruined their society! And then cows! And then, I don't know, is that a slug maybe? No! Tak naprawdę on mówi, że to nie jest nawet doomsday, to nie jest dzień, w którym nastąpi na przykład zakłada ludzkości, ale to będzie dzień, w którym stracimy kontrolę nad tym, co się dzieje. It's not necessarily a doomsday countdown, it's a... Out of control countdown? Out of control, yeah. People call it the singularity. And that's probably a good way to think about it. It's a singularity, it's hard to predict, like a black hole. What happens past the event horizon? Right. So once it's implemented, it's very different because it will be able to. Once the genie's out of the bottle, what's going to happen? And it will be able to improve itself. Yes. Natomiast to, co widzimy, to to, że stopniowo coraz większa część inteligencji na świecie nie wychodzi z inteligencji ludzkiej. Inteligencja ludzka pozostaje mniej więcej na tym samym obszarze, natomiast inteligencja komputerów staje się oczywiście coraz większa. We're building progressively greater intelligence, and the percentage of intelligence that is not human is increasing. And eventually, we will represent a very small percentage of intelligence. To, o czym mówi Elon Musk, to się nazywa, czy jest nazywane singularity, czyli taka osobliwość. At some point in the early 21st century, all of mankind was united in celebration. We marveled at our own magnificence as we gave birth to AI. AI? You mean artificial intelligence? A singular consciousness that spawned an entire race of machines. We don't know who struck first, us or them, but we know that it was us that scorched the sky. Elon Musk mówi, że jeśli taka sztuczna inteligencja postanowi, że w sensie nawet nie tyle, że postanowi, my jej zadamy jakieś zadanie i ona zinterpretuje to zadanie w taki sposób, jakby sztuczna inteligencja to zrobiła, czyli komputerowo, to nie będzie tam możliwości na negocjacje. Ona po prostu wykona swój plan. I fajny przykład jest podany. Jeśli budujemy drogę i na drodze jest mrowisko i niszczymy to mrowisko, to nie robimy tego dlatego, że jesteśmy źli, tylko robimy to dlatego, że mamy jakiś plan. I to mrowisko po prostu jest na drodze tego planu. I to samo jest z cywilizacją ludzką i przynajmniej może być ze sztuczną inteligencją. If AI has a goal and humanity just happens to be in the way, it will destroy humanity as a matter of course, without even thinking about it, no hard feelings. It's just like if we're building a road and an anthill happens to be in the way, we don't hate ants, we're just building a road, and so goodbye anthill. I on podaje taki przykład. Jeśli podamy zadanie dla takiej sztucznej inteligencji, żeby zmaksymalizować szczęście ludzi, a sztuczna inteligencja zrozumie, że szczęście ludzi to jest po prostu wymiar hormonalny, to po prostu złapie wszystkich i wstrzyknie nam dopaminę i serotoninę. Na pewno będziesz bardzo szczęśliwy, ale czy to jest to, czego chcemy? You have to be careful about this, because if you say maximize happiness, and the AI concludes that happiness is a function of dopamine and serotonin, so it captures all humans and injects your brain with large amounts of dopamine and serotonin. Like, okay, it's not what we meant. It sounds pretty good, though. Oh, you'll love it. I Elon Musk na to wszystko mówi, w takim razie, jeśli nie jesteś w stanie z tym walczyć, bo on próbował i jest taka scena, w której on mówi te słowa takie u Joe'a Rogana, próbowałem ich ostrzegać. Nic nie dało. To nic nie dało. Nikt nie słuchał. Jest tak jakby bardzo, jakby już to wszystko się wydarzyło, jakby było już za późno. But it feels like we are the biological bootloader for AI, effectively. We are building it. We're rapidly headed towards digital superintelligence that far exceeds any human. I think it's very obvious. Are people more inclined to listen today? It seems like an issue that's brought up more often over the last few years than it was maybe 5-10 years ago. It seemed like science fiction. Maybe they will.
So far they haven't. Więc Elon Musk mówi, że skoro nie możesz z tym walczyć, to co musisz z tym zrobić? Dołączyć. To trzeba dołączyć się do tego. Dlatego właśnie bang, technologia, która nowa technologia, którą powstaje. Jak ja 2 lata temu o tym usłyszałem u Joe'a Rogana, sobie myślałem, co? Co? Będziemy sobie gadać w myślach? Za ile lat? Wiesz, za ile on mówi? 5 do 10 lat. Wow. The merge scenario with AI is the one that seems like probably the best. If you can't beat it, join it. Cześć. Tak, dostałem już jednego lajka.